Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak gorąco pragnąłem was dzisiaj przywitać w trochę inny sposób. I tak nie mogłem się doczekać tej chwili, aż wypowiem te słowa. Chciałbym przywitać wszystkich świętych Kościoła w Ustroniu. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym. Jeżeli się z tym zgadzasz, to powiedz amen. Amen. Chwała Panu. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że często bywa tak, że nie wiem jak jest u was, ale bynajmniej w moim życiu, że zastanawiam się nad tą świętością. Czy naprawdę jestem święty? Często przez może swoją skromność, czy uważam przez pokorę, twierdzę, że chciałoby się powiedzieć nie. Mógłbym sam sobie wytknąć jeszcze tak wiele błędów, tak wiele uchybień, grzechów, wszystkiego. Ale kiedy otworzyłem słowo, list świętego Pawła do Efezjan, to tam Paweł już w pierwszym wierszu pisze: Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Jak wspaniałe słowo, jak wspaniałe przywitanie, jak wspaniałe pozdrowienie. Już w tych dwóch wierszach Paweł określa grupę tych ludzi, nazywa ich świętymi. I tak często jest, że staramy się oceniać sami siebie, może innych, według naszego rozumu, naszych uczynków. I jakąkolwiek byśmy nie przyjęli tutaj krytykę czy statystykę, to byłaby ona daleka od określenia kogokolwiek świętym, według naszego ludzkiego mniemania, myślenia. Może najpierw by nam się cisnęły jakieś negatywne rzeczy, myśli o kimś. Albo nawet jeżeli mamy do kogoś sentyment, lubimy go, to myślelibyśmy o nim dobrze, ale zawsze byśmy może coś znaleźli przeciwko niemu. Nie wiem, jak jest w waszym życiu. Ale zobaczcie, ja bynajmniej byłem może nie tyle, co powalony wręcz tym słowem, ale strasznie przemówiło do mojego serca, gdzie Paweł tak bezpośrednio od razu pisze do ludzi, do kościoła w Efezie, że są świętymi. I w 4 wierszu Paweł pisze dalej: w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. I tu jest bardzo ważne słowo. W czym? W miłości. I tu jest sedno naszej świętości. W czym ma się ona objawiać? W miłości. I gdy tak możemy czasem się zastanawiać nad tym słowem, gdzie czytamy, że w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, może nam się wydawać, że w takim razie co my mamy do powiedzenia, skoro Bóg nas wybrał jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli tacy, jakimi On chce, abyśmy byli. W takim razie co ja mogę zmienić, skoro taka jest Jego wola? I niekiedy niektórzy z nas, bynajmniej znałem takie osoby, podążają w tym kierunku, w tym toku myślenia. Uważają, że skoro taka jest Boża wola, to oni nie są w stanie jej zmienić w swoim życiu. Miałem kiedyś takiego przyjaciela w miejscowości, z której pochodzę, akurat nazywał się Paweł, powiem jego imię, bo i tak go nie znacie. Jego tata nauczał szkółki, był bardzo dobrym katechetą w kościele. I pewnego razu miałem taką z nim poważną rozmowę. Widziałem, że zaczął coraz rzadziej przychodzić na nabożeństwa i nie wiedziałem, co się dzieje. Może ma jakiś problem. I właśnie on miał z tym problem. Stwierdził, że on nie jest w stanie wpłynąć na Bożą wolę w swoim życiu. Uważał, że skoro Bóg już wszystko zaplanował, to on nie może nic zmienić. I całe chrześcijaństwo w tym momencie mu się, całe, może powiedzieć, te podstawy, które może ojciec w niego wpajał, to, co może sam zdobywał, w kilku słowach można powiedzieć, że został zwiedziony tym błędnym zrozumieniem słowa. I poszedł, podążył w tym kierunku i odszedł z kościoła. Uważał, że nie ma to sensu w takim razie, staranie się, zabieganie. Skoro Boża wola jest tylko Bożą, no to nie jestem w stanie jej zmienić. Ale jest też druga strona tego medalu. Możemy zostać zwiedzeni także w innym kierunku. Możemy podążać i starać się osiągnąć zbawienie przez własne uczynki. To też jest zła droga. Tu też będziemy błądzić. Jeżeli będziemy uważać, że jesteśmy w stanie osiągnąć to zbawienie przez własne uczynki, przez dobre uczynki, przez własne starania. Ale, moi drodzy, to będą tylko nasze cielesne wysiłki. Często na pokaz przed innymi, a nie płynące z miłości. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy skupili się nad tym słowem, które chciałbym się dzisiaj dzielić, które przeżywam w swoim życiu bardzo mocno, gdzie Duch Święty pokazuje mi bardzo wyraźnie, nakazuje, abym ja powrócił do podstawy, do fundamentu, abym zwrócił na to uwagę, abym nie podążał w własnej mądrości, własnej sile, abym też nie powątpiewał w Jego miłość, ale zwrócił mi uwagę właśnie na list świętego Pawła do Efezjan, gdzie kieruje te słowa do całego zboru. Oprócz Pawła, pewnie zdajecie sobie z tego bardzo dobrze sprawę, był jeszcze jeden mąż, który pod natchnieniem Ducha Świętego napisał list do Efezjan. Był to Jan na wyspie Patmos. I tam Jan pisał o pewnej grupie ludzi, nazywali się oni Nikolaici, którzy również ulegli zwiedzeniu, błędnemu zrozumieniu słowa. Nikolaici byli to ludzie, którzy tak naprawdę spotkali się z Ewangelią, spotkali się z Bogiem, z nauczaniem, które było zdrowe w swoim życiu. Ale nie podążyli, nie oddali się całkowicie Panu, nie oddali się, ale chcieli podążać dalej cieleśnie w swoich uczynkach, w grzechach. Dlatego, że oni uwierzyli w Jezusa, że jest Mesjaszem, ale dalej tkwili w grzechu, w cielesności, gdzie oddawali się wszeteczeństwu, gdzie dalej trwali na różnych biesiadach. Uważali, że to nie ma nic wspólnego, że to nie jest nic złego. Są zbawieni, Jezus jest Mesjaszem, a takie życie cielesne nie ma z tym nic wspólnego. Jezus jest ponad to. I może to nie jest aż tak drastyczne w naszym życiu, może nie jesteśmy aż tak daleko oddaleni, aby grzeszyć w ten sposób. Ale musimy wiedzieć, że jeżeli nie ma szczerości w naszym życiu, że jeżeli nie podążamy za Bogiem w duchu i w prawdzie i nie oddajemy Mu 100% siebie, to wszystko, co będziemy czynić, to będzie tylko walka. Walka z naszą cielesnością, gdzie będziemy się tak naprawdę zmagać z samymi sobą, z podjęciem decyzji, każdej potem następnej decyzji. I tak jak nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na zbawienie żadnymi uczynkami, bo zbawienie jest z łaski przez wiarę i musimy to przyjąć w swoim życiu i zaakceptować i wyznać. Jest to bardzo ważne, aby ta podstawa, to zrozumienie w naszym życiu się wypełniło. I abyśmy w tym trwali, abyśmy byli w tym niezruszeni, niezachwiani, abyśmy nie podążali ani w lewo, ani w prawo, ani w kierunku tego, że nie jesteśmy w stanie nic zmienić, nic zrobić, zawrócić, zwrócić uwagi Boga w jakikolwiek sposób, aby coś zrobił, ani nie możemy podążać w tym kierunku, że na siłę coś chcemy uczynić własnymi zdolnościami. I Paweł w dalszej części pisze listu do Efezjan, że zbawienie przychodzi z łaski Bożej przez wiarę. Pisze o tym, że te osoby, które są w tym kościele, w Efezie, też byli poganami, byli osobami, które nie znały Boga, które były duchowo martwe, daleko od Boga, daleko od Jego obietnic. Ale w wspaniałej miłości, którą okazał w Jezusie Chrystusie, czytamy to w 8 wierszu, 2 rozdziale, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. I czytamy również o czymś jeszcze wspanialszym, czymś, na co często też może nie zwracamy uwagę, że to już się wykonało, w naszym życiu i że już z Jezusem jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich, jest to napisane w 6 wierszu, w tym, co się już dokonało. I to jest naszym udziałem. A tak często ja żyję, jakbym do tego dopiero zmierzał, zdążał, chciał to osiągnąć. Nie wiem, czy tak jest w waszym życiu. Ja mówię, jak jest w moim, dlatego że chciałbym się dzielić tym, co jest w moim sercu, to, co ja przeżywam, a mam nadzieję, że może to słowo też dotknie kogoś tutaj na tej sali. Często staram się dążyć przez uczynki, przez to, aby Bogu się podobać, aby nie zgrzeszyć w tym, aby zrobić dobrze tak. Nie mówię, że to jest coś złego, ale to są tylko moje wysiłki. A tak naprawdę potrzebuję ja i każdy z nas, aby zanurzyć się w Panu. Aby to przestało wypływać z moich starań, z mojej mądrości, z mojej siły, ale aby to zaczęło wypływać z prawdziwej miłości Boga, która jest we mnie. Dlatego, gdy nawracamy się, kiedy oddajemy swoje życie Panu, to już ta cząstka Boga jest w nas. I już automatycznie otrzymujemy pełnię. Pełnię. Ja sobie nie wyobrażam inaczej, to nie jest logiczne. W jakiś sposób, jeżeli się nawracamy, otrzymujemy tylko jakiś kawałeczek, jakąś okruszynkę. Tylko na tyle masz tutaj, zasługujesz. Tak nie jest. Boże Słowo mówi, że otrzymujemy w Nim pełnię w Jezusie. Mamy wszystko, wypełnienie wszystkich obietnic, przebaczenie każdego grzechu, uleczenie z każdej choroby, przełamanie każdego przekleństwa, życie wieczne. Cokolwiek bym dalej nie wymienił, to jest pełnia. Dlatego, że nawet cząstka Boga to jest pełnia. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego. I dlatego, kiedy przychodzi ten moment w twoim, w moim życiu, kiedy realnie spotykasz się z żywym Bogiem, z Ewangelią, i przyjmujesz ją, otwierasz się na Jego Słowo, na to, co jest zawarte w Bożym Słowie, to wtedy On zaczyna mieszkać w tobie. Wtedy na nowo, tak jak to było na początku stworzenia, mamy z Nim relację żywą, w duchu. Tak jak Adam miał to, co utracił przez grzech. Jest to bardzo ważne w naszym życiu, dlatego że często podążamy właśnie za ciałem, za duszą, za tym, co czujemy, za tym, co odbieramy, a nie podążamy za tym, co jest duchowe, to, co Bóg mówi, jak jest. To, co Bóg mówi, jak naprawdę wygląda, jak rzeczy się mają. Paweł pisze o tym. Pisze o tym w 3. rozdziale. Żeby Chrystus, w 17. wierszu, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Po raz kolejny powtarza to. Ugruntowani, wkorzenieni w miłości. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Paweł tutaj się stara nam wskazać. Wierzę, że tu jest prowadzony przez Ducha Świętego, który nam chce wskazać tą duchową rzeczywistość, tą duchową realność, w której powinniśmy się poruszać, w której powinniśmy trwać, w której powinniśmy być zakorzenieni, niewzruszeni. Tą prawdziwą, realną, jedyną, duchową, realną rzeczywistość Bożą, tak jak Bóg to widzi, Bożą sferę, w której On się porusza, w której chce, abyś Ty się poruszył, do której chce, abyś Ty powrócił. Abyś zdołał pojąć ze wszystkimi świętymi, czyli jest to dla wszystkich, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Ale co jest dalej? I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Moi drodzy, to jest nie do poznania ta sfera dla nas. Halleluja. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga ani z szerokości, ani głębokości. Halleluja. Która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Tego oczekuję. Halleluja. Tego pragnę w swoim życiu. To jest obietnicą dla każdego z nas. To jest obietnica dla Ciebie, dla mnie. Pełnia Boża. Nie tylko jakaś cząsteczka, nie jakaś okruszyna, którą miałbyś się najeść. To przewyższa wszystko w Jezusie. Ale musimy to przyjąć i zaakceptować, że to już jest naszym udziałem. I w tej sferze mamy się poruszać. Nie tym, co czuję, nie tym, co widzę, nie cielesnością. Bez wiary nie można podobać się Bogu. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale jest pewna przypowieść, bardzo dobrze ją znacie, o winorośli i o krzewie. Krzewie winorośli, i gdzie jest napisane, że Jezus jest tym krzewem, a my jesteśmy gałązkami. Bardzo dobrze znamy ten fragment. Jezus wiele razy stara nam się wyjaśnić w różnych przypowieściach, abyśmy zdołali to pojąć, że to On jest tą pełnią, a my mamy być ugruntowani w Nim, przymocowani. Bo tylko tak możemy wydać owoc. Czy może być coś innego w krzewie, a coś innego w gałązce, która trwa w krzewie? Dlatego jeżeli mamy Jezusa, mamy pełnię. I nie możemy pozwolić diabłu się z tego okradać. W jakikolwiek sposób zostać zwiedzionymi. Przez własne jakieś starania. Ani nie możemy polec i położyć się i powiedzieć, niech Bóg działa w takim razie i nic nie robić, bo Boża wola się i tak wypełni. Otwórzmy sobie ten fragment listu objawienia Jana. Jest to 2 rozdział. Widzimy, że Paweł przebywał w Efezie, nauczał tam w mocy Ducha Świętego, nauczał w kościele, który tam powstał, przykazań, jak mają żyć. O tym pisze dalej w liście, tak aby podobać się Bogu, jak mają walczyć, aby zwyciężać. I cały czas powtarza bardzo ważną kwestię o miłości już na samym początku. To, co Jezus chce przekazać do tego Kościoła, był mocny, ugruntowany w tym miejscu, w Efezie, w tym miejscu, gdzie było tak wielkie odstępstwo, tak wielkie bałwochwalstwo. I czytamy w objawieniu Jana w 2 rozdziale, gdzie znowu Jezus zwraca się do tego zboru. Jest wiele zrozumień i z każdym po części można się zgodzić, jeżeli mówimy o objawieniu świętego Jana i o listach, które Jezus przez Jana prowadzi i dedykuje tym zborom. Można to odbierać jako poszczególne etapy Kościoła w historii. Można odbierać to bezpośrednio do Kościoła, który był w tamtym czasie. Można bezpośrednio odbierać do kościołów, jakie są i w jakich niebezpieczeństwach mogą się znajdować. Są to jakby ostrzeżenia, ale można też odbierać je bezpośrednio do siebie, bo jesteśmy częścią Kościoła. I bezpośrednio do siebie możemy odebrać każdy z tych listów, w których jest ostrzeżenie. I widzimy tutaj, co Jezus mówi do tego zboru. A do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Jezus widzi każdy Twój trud. On to pochwala. On widzi Twoją wytrwałość. On widzi Twoje trzeźwe zrozumienie słowa, tego, że odrzucasz to, co się nie zgadza z Bożym Słowem. On to pochwala. Ale jest jedna bardzo ważna, istotna, fundamentalna rzecz w Twoim, w moim życiu, w każdym kościele. Jest to, co pisze dalej. Lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. To jest to, o czym Paweł pisał do Efezu. Co tak często powtarzał. Ten fundament, to co jest najważniejsze, najistotniejsze. To jest pewna ciekawostka dla mnie, bo zwróciłem uwagę na to, że tu jest napisane, że Jezus ma za złe, że porzucił ten zbór. Że te osoby porzuciły pierwszą miłość. Tak sprawdzałem, chciałem zobaczyć, czy może to nasze tłumaczenie, może jest inne tłumaczenie słowa, które tam było użyte. Może to chodziło o zagubili gdzieś albo utracili. Ale jak sprawdzałem jakiekolwiek tłumaczenie, czy to angielskie, czy polskie, wszystkie tłumaczenia, tam jest z oryginału użyte słowo greckie afekas. I dosłownie znaczy to opuściłeś. Pozostawiłeś. porzuciłeś. Nie ma innego tłumaczenia tego słowa. Tak dla ciekawostki, opuściłeś, jest to czasownik, tryb orzekający, czas przeszły, dokonany, strona czynna, druga osoba, liczba pojedyncza. Czyli to się tyczy mnie, tylko mnie. Tu nie ma napisane, że utraciliśmy to, utraciłeś to, Kościele, albo zgubiłeś gdzieś. Nie ma tak w Bożym Słowie. Tam jest bezpośrednio napisane, opuściłeś, pozostawiłeś albo porzuciłeś. My tego nie utraciliśmy. To cały czas jest, to cały czas trwa. Bóg to ma dla ciebie cały czas miłość, pełnię miłości, która chce cię wypełnić. Pragnie tego, abyśmy się na to otworzyli w swoim życiu i zaczęli chodzić w nowej realności naszego życia, tak jak nigdy dotąd, w takiej, poruszać się w sferze, w której powinniśmy się poruszać, tej duchowej, niecielesnej. I abyśmy przestali już być takimi dziećmi, które bez ustanku cały czas proszą o coś, aby otrzymać od Boga. Tak, proszę Cię, Boże, daj mi to. Boże, proszę Cię, obiecałeś, ale Bóg to już dał. On dał pełnię w Jezusie Chrystusie. Jeżeli w Tobie jest Jezus, to jak może Bóg Ci czegoś nie dać? Jak możesz czegoś nie otrzymać z obietnicy, które dał? Jak? Jak w Tobie jest Jego umiłowany Syn, cząstka Boga. Jest to niemożliwe. Ale my cały czas trwamy, mówię o sobie. Przepraszam was, nie chcę mówić, że wy, mówię ja. Cały czas trwam, często w takiej postawie, że przychodzę do Boga i cały czas proszę Go, Boże to, Boże tamto, a może tak. To tak jakby ktoś przyszedł do ciebie, dał ci kluczyki od auta i powiedział, to jest twoje auto, jedź, a ty go cały czas prosisz o te kluczyki. Tak jak ja bym pastorowi obiecał po nabożeństwie, tu są klucze i może sobie pastor autem pojechać, sprzedać, zrobić cokolwiek, dać komuś. I po nabożeństwie pastor przychodzi, przepraszam, że akurat pastor, ale jest najbliżej, najbezpieczniej może. I pastor przychodzi i zaczyna mnie potem po nabożeństwie prosić o te kluczyki. I prosi mnie, i błaga mnie, czy może, nie wie, czy jest godny, ale ja mu obiecałem już, że to jest dla niego. I często taka jest moja postawa. I może mi się wydaje, że jestem taki posłuszny w tym, taki pokorny. No bo jak inaczej? Ale jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to zauważyłem, że taka postawa to jest postawa niewiary. To znaczy, że ja nie wierzę Bogu. Nie wierzę Bogu w tej sferze, że On ma pełnię dla mnie i że On już to uczynił, tylko mam to wziąć. Mam to przyjąć. Łatwo jest przyjść często z modlitwą i prosić, Boże, uczyń to dla tej osoby. Mówię o swojej postawie. Jakbym miał przyjść i się modlić, ciężko jest przyjść i się modlić o chorą osobę. Jeżeli nie ma się tej pełni. Ciężko. Dlatego, że nie wiemy, czego się spodziewać. My wiemy, że Bóg to może uczynić, ale nie jesteśmy tego pewni. I często jest, w moim przypadku, często jest takie zachwianie wiary. Jak mam się przyjść, pomodlić o tą osobę, to mam postawę, Boże, Ty widzisz, Ty wiesz najlepiej, uzdrów ją, proszę Cię. Czy tak Jezus posłał uczniów z taką postawą? Czy Jezus tak uzdrawiał? Czy apostołowie tak uzdrawiali? Czy takie były ich modlitwy? Jak spojrzymy na Piotra, jak spojrzymy na Pawła, na kogokolwiek, czy taka była ich postawa? Czytamy dobrze o tym, jak on się nazywał, który żebrał przed świątynią. Możemy go nazwać paralitykiem, po prostu był sparaliżowany i żebrał. Jak oni się zwrócili do niego? Podeszli do niego i zaczęli go głaskać po głowie i No nie, Panie Jezu, Ty znasz go najlepiej, Ty wiesz. My wiemy, że Ty możesz to uczynić. Ty go umiłowałeś, Ty go kochasz. Jak chcesz, to uzdrów go. Taka była ich postawa? Nie, oni chodzili w pełni mocy Ducha Świętego w autorytecie, który Bóg im dał, który jest również dla mnie i dla Ciebie. I oni wiedzieli, kim są i co jest również udziałem tego, który tam siedział i żebrał. Wiedzieli, że to jest też również dla niego pełnia. Nie tylko okruszek mu dali, ale podeszli w mocy autorytetu i to nie jest buta. To nie jest jakieś wywyższanie się. Jakby to tak było, to by tego nie uczynili, bo to był biedak. Ale oni podeszli z miłością i powiedzieli, że nie mają srebra, nie mają złota, ale to, co mają, a mają pełnię, to mu dają. Podeszli z autorytetem, który Bóg im dał, który Jezus pozostawił, który odchodząc powiedział, że zostawia nam Ducha Świętego, że nie zostawia nas samymi. I co wypowiedzieli? To był nakaz wręcz. Wstań i chodź. Czy oni wątpili chociaż przez chwilę, że on nie wstanie? Ale nigdy nie podejdziemy do chorej osoby i nie powiem mu wstań i chodź, jak nie będzie we mnie pełni Jezusa. Mogę tak uczynić, powiedzieć, ale jak to nie będzie z niego, to nie wstanie. Czy wiecie, o czym mówię? Chodzi mi o to, że mamy pełnię, a nie korzystamy z tego. Ja z tego nie korzystam. I cały czas staram się o to zabiegać, prosić, zamiast wziąć i iść i być posłusznym. I tu jest zarzut właśnie do Jezusa, do Kościoła w Efezie. To, o czym tak Paweł pisał, przez Pawła Jezus mówił do nich o tej miłości. Znam uczynki Twoje, trud, znój. Często jest tak, że chcemy osiągnąć coś w swoim życiu, że chcemy się doczołgać do tych bram niebios, własnymi uczynkami, siłą. I to jest taki nasz znój, trud na tej ziemi i takie cały czas walka i odpieranie ataków złego. W moim, Twoim życiu może też tak jest. Jesteśmy zmęczeni, zniechęceni tylko takim, można powiedzieć, chrześcijaństwem. Co to jest? Mówię o swoim życiu cały czas. I może masz w tym wytrwałość. Nie ustałeś. Jesteś wierny. Ale muszę powrócić. Czy było w Twoim życiu tak, bo w moim było tak, kiedy się nawróciłem, kiedy z łaski Bożej Jezus przyszedł do mnie osobiście i dotknął mojego życia. Może się tak podzielę krótko, bo może jeszcze nie dzieliłem się tym, jak to było w moim życiu, ale urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie od początku uczęszczałem na szkółki, na nabożeństwa, gdzie mogłem słyszeć, i to jest tylko łaska Pana, o Jezusie. I to wszystko przyjmowałem, wzrastałem, a robiłem dalej swoje. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy leżąc w łóżku wieczorem zastanowiłem się, wierzę, że to Duch Święty przyszedł do mnie i włożył tą myśl w moją głowę, w moje serce. Gdzie zmierzam i czy jak się obudzę, albo jak się nie obudzę, to gdzie będę? I byłem wtedy chłopcem i może wiecie, że dzieci nie myślą o śmierci. To jest normalne. Ale wtedy pierwszy raz może tak faktycznie zacząłem myśleć o śmierci i nie mogłem udzielić sobie odpowiedzi. I to mnie przeraziło. Bo wiedziałem wszystko o Jezusie, wiedziałem wszystko na tamten czas, co powinienem wiedzieć. Ale miałem lęk, niepokój. I dzięki Bogu, dziękuję Mu za ten czas wtedy, kiedy mogłem szczerze oddać Mu swoje życie. I wtedy wypełniła mnie Jego miłość, Jego pokój, radość. To było coś cudownego. Prawdopodobnie było tak samo w Twoim życiu, jeżeli to uczyniłeś. Czy czułeś wtedy tą radość, tę miłość, ten pokój, tą pełnię? Czułeś wtedy tą pełnię? Ja czułem wtedy tą pełnię. I uważałem, że wtedy mogę każdemu głosić. Halleluja. Wtedy powiedziałem Ewangelię mojemu koledze, który przyszedł do zboru. To chyba to był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu, że on przyszedł do zboru. Strasznie się wtedy radowałem. Ja nie umiem sobie wspomnieć jakiejś radości, która byłaby temu równa, że on przyszedł do zboru. To było dla mnie coś tak fantastycznego, że czułem, jakbym się poruszał, jakbym się unosił nad ziemią. Gdzie to jest teraz? Gdzie to jest dzisiaj? Czy otwieram swoje usta przed innymi tylko dlatego, że uważam, że tak powinienem zrobić? Czy tak ma wyglądać zwiastowanie? Czy tak ma wyglądać Ewangelia? Czy tak ma wyglądać moje życie? Bo muszę słuchać tego, co jest napisane w Bożym Słowie? Bo muszę to czynić? Bo muszę? Tak, to jest nakaz. Idźcie i czyńcie. Ale jeżeli w tobie jest pełna miłości, to nie potrafisz czynić inaczej. Nie potrafisz stać i milczeć. Nie potrafisz. Pewnie tak było na początku, kiedy Bóg dotknął twojego serca i wypełnił je. Pewnie tak było, że nie mogłeś milczeć przed osobami tobie bliskimi. O tym, co On uczynił dla ciebie. I o tym, co może uczynić dla tej drugiej osoby, tej bliskiej. I chciałbyś nawet na siłę go może przyprowadzić do Pana, ale świadczyłeś, bo miałeś w sobie miłość, bo nie chciałeś jego śmierci. Chciałeś, aby było pojednanie również, aby doświadczył tego samego, co ty doświadczyłeś, tej pełni, tej miłości. A dziś? Często bywa tak, że po prostu wydaje nam się, że brniemy tak po pas w takim błocie i zmierzamy się z tymi różnymi przeciwnościami i że to Bóg nas prowadzi tak i jakoś dojdziemy, zwyciężymy. Halleluja, Pan zwyciężył. Ale nie tak ma to wyglądać, moi drodzy bracia, moi drodzy siostry, moje drogie siostry. W Jezusie mamy pełnię. I o tym chcę dzisiaj mówić i wam powtarzać. I to jest słowo, które Bóg włożył w moje serce, abym powrócił do tej pełni miłości. To, co nie utraciłem, ale to, co porzuciłem, to, co pozostawiłem. I Paweł, jak powrócimy do listu do Efezjan w 3 rozdziale, modli się i pisze. 3 rozdział, 14 wiersz. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. I to jest dalej, co czytaliśmy. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W życiu często bywa tak, że nie wystarczy o czymś wiedzieć, nie wystarczy o czymś usłyszeć, ani nawet się z tym zgodzić. I czytamy to wielokrotnie w Bożym Słowie, gdzie Bóg przychodził do mężów Bożych i mówił im, co mają czynić. I nie czytalibyśmy może o tym, jakie potem sukcesy odnosili, jeżeli by tego nie przyjęli i nie uczynili i nie poszli. I tak już dzieliłem się z tym fragmentem również na spotkaniu młodzieżowym. Tak też również mam na sercu Jozuego, kiedy on przejął to prowadzenie Bożego ludu po Mojżeszu, jakże wielka odpowiedzialność. Ja sobie nie wyobrażam sobie wręcz być w jego sytuacji. Lud, który sprzeciwiał się Mojżeszowi, jednemu z największych proroków w historii, który zmagał się z Mojżeszem, który chciał go zabić, ukamienować. Pomimo tak wielkich cudów, jakie Bóg czynił przez niego, przez jego ręce. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby przejąć kierownictwo po Mojżeszu. Tak z ludzkiego punktu widzenia, myślenia. Groziłoby to śmiercią. Skoro sam Mojżesz tak wielokrotnie zaglądał śmierci w oczy, mimo prowadzenia Bożego. I Jozue, który otrzymuje namaszczenie, który staje na czele ludu Bożego, który ma dokonać tego, co Bóg obiecał, czyli wprowadzić Izraelitów do ziemi obiecanej, stoi jeszcze przed Jordanem i spotyka się z Jezusem. Jezus mówi mu, co ma uczynić. Że ma za jakiś czas powstać, wziąć Arkę Przymierza i aby kapłani poszli, ruszyli i aby przeszli przez rzekę Jordan, a ona się rozstąpi. Takie było Boże Słowo. I teraz widzę siebie w sytuacji Jozuego. Może miał taką myśl, czy aby na pewno tak będzie. Macie też taką myśl? Mimo że sam Bóg mu to powiedział, oznajmi mu to, co ma zrobić. I po 3 dniach Jozue wstaje i idzie. Ale Jordan jeszcze się nie rozstąpił. To nie było tak, że Jozue powiedział: OK, wierzę ci, Jordan się rozstąpi, to pójdę. To nie było tak. To nie było tak, że on wstał, Jordan już był rozstąpiony i on wtedy przebiegł przez ten Jordan. To nie było tak. Dopiero kiedy nogi kapłanów dotknęły wody Jordanu, one dopiero wtedy się rozstąpiły. A czytamy i wiemy o tym, że w tym czasie Jordan wylewał. To był ten okres w roku, kiedy on miał bardzo dużo wody. To nie było źródełko, przez które mogli przeskoczyć. I widzicie tą wielką konfrontację w jego życiu, bo ja to cały czas widzę i zauważam to również w swoim życiu i możemy to odnieść do swojego życia. Czy zaufamy Panu, zanim coś zobaczymy? Czy wstaniesz i pójdziesz i wsadzisz nogę do Jordanu, zanim ona się rozstąpi? Bóg mówi również do ciebie dzisiaj, abyś wziął do swojego życia to słowo, tą pełnię i w tym trwał. I widzimy Jozuego, który mógł mieć takie myśli, czy aby na pewno. Na pewno diabeł musiał przyjść do niego również i poddać pod wątpliwość, co mówi do niego Bóg. Na pewno oskarżał go, na pewno dawał pod wątpliwość, a co jeżeli się nie rozstąpi? to wszyscy zaczną uważać, że nie jesteś namaszczony i cię zabiją. Bo skoro każesz im przejść przez Jordan, mówisz, że się rozstąpi, a tak nie będzie, to bądź pewny, że cię ukamienują. Bo jak mają pójść pod twoim przywództwem i zwyciężać? Jak? Jak mają pójść za tobą, skoro nie będziesz namaszczony, skoro się tak nie stanie? Ale widzimy, że Jozue przyjął to, odebrał to i wykonał. Wstał po 3 dniach, poszedł i dopiero kiedy kapłani dotknęli wodę stopami, ona się rozstąpiła. On był wierny, zaufał, odebrał od Pana, wykonał, poszedł. Tak samo było z Jerychem. To nie było tak, że oni tam weszli, a Jerycho już upadło. Nie będzie tak w twoim życiu. Ale prawdą jest to, że już masz pełnię. I masz tym trwać, masz to odebrać i masz iść, a zobaczysz zwycięstwo Pana w swoim życiu. Zobaczysz. Tylko Mu zaufaj. Nie czekaj, aż On pójdzie przed tobą i zrobi całą robotę, a ty będziesz szedł i zbierał tylko. Ale masz iść z Nim w wierze, masz Mu zaufać, masz to odebrać i iść. Jozue nie czekał, nie leżał, aż Jerycho upadnie i dopiero wszedł i pozbierał. Tak samo ma być w moim życiu. Ale aby tak było, to musimy powrócić do miłości, do sedna. Do Pana naszego, bo w Nim mamy pełnię, w Nim mamy zwycięstwo. Halleluja. I możemy robić wszystko dla Pana. Możemy spalać się, walczyć, cokolwiek. I Bóg to będzie pochwalał, ale jeżeli to nie będzie z Jego woli, z miłości, to nic wielkiego nie osiągniesz. I nie będziesz w stanie podejść i w autorytecie i w mocy Ducha Świętego powiedzieć: wstań i chodź do jakiejś osoby, i ona to zrobi. Dlatego, że łatwo jest przyjść w takiej postawie, jaką ja mam często, i kiedy przychodzę i mówię: proszę, modlę się o kogoś i Panie Jezu, uzdrów go. Jeżeli chcesz, możesz go uzdrowić. To jest taka bezpieczna modlitwa. No bo jak Jezus nie będzie chciał, no to nie będzie uzdrowiony, bo nie wiem, jaka jest Boża wola dla jego życia. Ale ja mam wziąć autorytet Boży i rozkazać tej chorobie w imieniu Jezusa Chrystusa, aby odeszła. Tak jakbym ja to czynił. Ja mam rozkazać. Ja mam rozkazać w autorytecie. I to już nie jest taka łatwa modlitwa, no bo wtedy, jeżeli to się nie stanie, to ta osoba będzie się na mnie patrzeć i powie: co? To już nie jest takie łatwe. Apostołowie i uczniowie nie szli, nie modlili się w ten sposób, tak jak żeśmy wcześniej mówili: proszę Jezu, jak chcesz, to uczyń to. Możesz to zrobić. Oni nie mieli takiej postawy. Oni szli w mocy, w pełni miłości i demony były wyganiane, dlatego że w Jezusie mamy pełnię, mamy zwycięstwo. Halleluja. Czy, bracie, siostro, chcesz takiej pełni w swoim życiu? Czy chcesz być jak Jozue, jak wielu innych mężów Bożych, którzy szli, a Pan przyznawał się do tego wszystkiego, co czynili? Dlatego, że czynili to w mocy Bożej, w Jego woli. Czy chcesz takiego zwycięstwa? Czy chcesz, aby w twoim życiu był autorytet widoczny Boga? To jest klucz. Musimy wierzyć Bogu i powrócić do Niego, do miłości.